Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to uwierzyło. Ostatnie tygodnie bardzo mocno pokazały mi, że nie do jakiegoś momentu możemy rozmawiać i dyskutować na temat wiary, ale w pewnym momencie napotykamy na pewną granicę, którą właśnie moglibyśmy nazwać granicą wiary. To znaczy dotąd możemy rozmawiać, ale odtąd już zaczyna się łaska uwierzenia w to, co nieprawdopodobne, to, czego rozum nie ogarnie. Wielu na przykład rodziców tutaj w Stanach Zjednoczonych mówi mi o tym, że młodzi mają wiele pytań i gdyby ktoś umiał mówić do nich w ich języku, tym angielskim, amerykańskim, który byłby dla nich zrozumiały właśnie ze względu na to, że tu się wychowali i w takim nie innym języku mówią, bo nawet jak my nauczymy się mówić po angielsku, to mówimy dalej po polsku czy po swojemu i bardzo trudno jest młodym to zrozumieć, a nawet jeśli mówimy do nich tutaj na przykład po polsku, ale oni wychowali się tutaj, to nie rozumieją, pomimo codziennej komunikacji rozumieją polski, ale już wchodzą na jakieś tematy poważniejsze, ten język jest niezrozumiały. No to tak czy siak, gdyby nawet spełnić te wszystkie warunki w komunikacji, to i tak natrafimy w pewnym momencie na nową granicę, którą jest granica wiary, łaski wiary. I od tego nie uciekniemy, bo jest cały pakiet rzeczy, których po prostu rozumem wyjaśnić się nie da, choć rozum jak najbardziej wspiera te poszukiwania. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i zapraszam was bardzo serdecznie na wieczorny wstępniak. Jak również od poniedziałku zapraszam was na profeto.pl i na naszym kanale YouTube i w Radiu Profeto na chicagowskie rekolekcje o sakramentach pod tytułem Obecność. Taka niespodzianka. Będziemy je publikować w Wielkim Tygodniu na profeto.pl w naszej ojczyźnie. Do zobaczenia i do usłyszenia już we wstępniaku.